Zacząłem malować już w 11 roku życia. Traktując to wprawdzie jako hobby, ale pracując codziennie. Godziny, które spędzałem na malowaniu, były coraz dłuższe. Chociaż w szkole wcale nie myślałem, żeby zostać artystą o ukończonych studiach. To była po prostu chęć takiego, a nie innego spędzania czasu. Nie pozostawiania go niewypełnionym. Zacząłem jednak od szkoły architektonicznej, za poradą mojej rodziny. A ponieważ to nie było to, co chciałem robić, to chociaż spotkałem bardzo miłych ludzi, szybko tę szkołę opuściłem, pracując najpierw w sklepie z płytami. Potem zdecydowałem się na szkołę artystyczną, ale tam znowu nie spotkałem żadnych miłych ludzi, tak jak na architekturze. To była bardzo konserwatywna i represyjna twierdza. Było to tak trudne do wytrzymania, że chciałem znowu uciec. Ale decyzja taka oddaliłaby mnie od malowania. Dlatego znosząc to, pozostałem, starając się ten czas dla siebie wykorzystać. Czytając książki, chodząc do kina, a dopiero wieczorami naprawdę pracując. Malowałem więc każdego wieczoru, a wynikiem tego była naprawdę olbrzymia liczba prac. W tak niesprzyjających warunkach. Jednakowoż, warunki stworzone w szkole powinny być trochę lepsze, gdy znajdą się ludzie troszczący się o przyszłego artystę. A więc jeśli potrafisz się ocalić od szkoły, ocalisz się potem w przyszłości. Rozpocząłem od abstrakcji. Oczywiście na moich dodatkowych lekcjach. Ale oczywiście ten szkolny okres musiał się skończyć, jako że wszystko, co już zrobione, musi przeminąć. Potem zaczął się okres moich białych płócien, które zapełniałem bez żadnych ograniczeń. To jednym słowem rozpoczynało mój okres konceptualny. Jednakowoż cieszyłem się, że jestem malarzem i to wypełniało mi życie. Nie mógłbym po prostu jako malarz nie pracować. Większość obrazów, które namalowałem, nie wyprzedzał żaden wstępny pomysł. Ale kiedy je potem analizowałem po powstaniu, zawsze znajdowałem w nich to, co chciałem powiedzieć. Dlatego nie myślę, żeby świat wizualny posiadał sam z siebie błędy. Patrząc zaś dzisiaj na to, co obecnie produkuję, muszę podkreślić, iż kontynuuję niezaplanowaną linię twórczości. Nie znaczy to, że obraz obecny znacznie odbiega od poprzedniego. Znaczy to wszakże, że dzisiaj dysponuję już własnym językiem ukształtowanym przez czas. Znaczy to, że mój język wywodzi się z mojego otoczenia. Co nie jest równoznaczne, że są to bezpośrednie wpływy sąsiedztwa, ale wyraz całości kontekstu. Urodzony w roku 45 Dougie Fields, którego droga życiowa zawiodła do pracowni na londyńskim Earls Court, zaliczany bywa do grona postmodernistów. Jak inaczej, aniżeli wyzywającą prowokacją nie tłumaczyć umieszczanych na wielkich płótnach zarysów znanych osób z królową brytyjską czy Marią Teresą na czele. Wszystko tradycją uświęcone jest fetyszem, zdaje się przekonywać Fields, odnoszący najbardziej spektakularne sukcesy w Japonii. I was
Urodziłem się wtedy, kiedy przyszli na świat skażeni w Hiroshimie. Rodzice mieli mały sklepik w typowej angielskiej wiosce. Oglądając wiele obecnych w tym sklepie kosmetyków, trafiłem na ich reklamowy plakat. I ten fakt zapadł mi w pamięć. W końcu lat 70. w czasie moich wystaw i akcji dowiedziałem się nagle, że w Japonii widziano wiele kopii moich obrazów. Historia powtórzyła się, kiedy w telewizji pokazano program w oparciu o motywy mojej twórczości. Wreszcie zadzwonił telefon z Tokio, kiedy mógłbym do Japonii przyjechać i co ja myślę o wzięciu udziału w kampanii reklamowej. Kampania dotyczyła właśnie kosmetyków. Nie wiedziałem, kto dzwoni i czy ja sam będę musiał za swój wyjazd zapłacić, ale pojechałem, bo akcja była szeroka. Magazyny, metra, dzielnice, telewizja. Wszystko, by sprzedać kosmetyki. Nie wiedziałem, co począć, bo co ja tam mam robić, ale wytłumaczono mi, że właśnie moje obrazy mogą zainteresować szeroką publiczność. Miałem więc wystawę w Tokio, największą dotąd, odwiedzaną niesłychanie tłumnie. A na tym jednym z obrazów, które wróciły, a przed którym siedzę, dostrzec można japoński nagrobek, znany mi z cmentarza, przez który zawsze przechodziłem, mieszkając w Tokio. Cmentarza wyglądającego bardziej na londyński. A te kobiety... Nie wiedziałem, co począć, bo co ja tam mam robić, ale wytłumaczono mi, że właśnie moje obrazy mogą zainteresować szeroką publiczność. Miałem więc wystawę w Tokio, największą dotąd, odwiedzaną niesłychanie tłumnie. A na tym jednym z obrazów, które wróciły, a przed którym siedzę, dostrzec można japoński nagrobek, znany mi z cmentarza, przez który zawsze przechodziłem, mieszkając w Tokio. Cmentarza wyglądającego bardziej na londyński. A te kobiety w kształcie małej łyżeczki przeniosłem z fasady wielkiej rezydencji. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego Japończycy tak zaakceptowali mój sposób widzenia. Chyba ze względu na ich wyrafinowany gust. Bo uważam, że moje obrazy są wizualnie równie wyrafinowane. By rzecz podsumować, artysta zasadniczo, odpowiada społeczeństwu, kiedy już nie żyje. Wtedy szczodrze pojąć można i jego filozofię, i wysiłki. Ale generalnie, kiedy można jeszcze wybierać, a co stało się moim generalnym problemem od czasów najmłodszych, nie mogę porzucić tego, co robię. Więc próbuję to robić świadom strony ekonomicznej tych działań. Bo przecież płacić muszę za własną egzystencję. A to jest trudne. Generalny problem mojej walki, co najłatwiej zrobić bez żadnych ekwiwalentów, to fizyczne działanie malarskie, które może być tylko wymogiem zawodowym. Czasami konsumpcją, a czasami tylko tym, że jest to najważniejsza rzecz w moim życiu. Najważniejsza dla mnie samego, ponieważ jest to sprawa formowania życia. Czasami natomiast moja ziemska powłoka może być jednocześnie uniwersalna, kształtująca szczególnie. Mówiąc pragmatycznie, jeśli coś robię prywatnie, nikt nie powinien się obawiać moich działań. Bo w tym samym czasie najważniejsze jest, co ja robię z własnym życiem. To jest najbardziej istotne dla ludzi, którzy zdecydowali się iść pod prąd. Do czego artysta jest po części zobowiązany.
Inna rzecz, że jest to jedna z pozytywnych stron artystycznej natury. Życie ma charakter podwójny. Jego dualizm to zasadnicza forma ekspresji, zarówno treść, jak i jego forma.